Siemanko widzowie, cześć, mówi do was oczywiście CDX, a to jest kolejny już pierwszy od chyba 3 albo 4 tygodni odcinek waszych najlepszych stanowisk i przepraszam z góry za to, że ta seria ostatnio nie była zbyt regularna. Ten odcinek miał się pojawić tydzień temu, natomiast wyjechałem na wakacje, nagrałem go sekundę dosłownie przed wyjazdem, o 7 miałem wylot, o 2 nagrywałem odcinek i w montażu, jak Splash go montował, okazało się, że dźwięk się nie nagrał, więc trzeba to robić jeszcze raz teraz po powrocie, za co bardzo przepraszam, ale teraz postaram się już być bardziej regularny, ponieważ odcinki będą się pojawiać co tydzień, będziemy się tutaj co tydzień widywać tylko na stanowiskach widzów oraz oprócz tego będą też inne filmy i druga niespodzianka, która myślę, że może niektórych zszokować, mianowicie... Tak, mam troszkę inną fryzurę niż zazwyczaj. To nie są jeszcze finalne włosy, więc nie musicie się jeszcze ze mnie śmiać w komentarzach. Chociaż mi nawet siadają, powiem szczerze, oprócz tego, że jestem opalony i mam po prostu ciemniejszą karnację niż zazwyczaj, to naprawdę fajnie to wygląda. Natomiast będą to ciemniejsze włosy, będzie troszkę bardziej żółtawy ten kolor, a potem będzie jeszcze jedna mega ciekawa rzecz, którą będę z nimi robił. Ale żeby wiedzieć, jaka, musicie obserwować mojego Instagrama, na którego zapraszam. Tymczasem bez owijania fawony przejdźmy po prostu do dzisiejszego odcinka, dzisiaj bez stawki sponsorskiej. Odcinek tylko między mną a wami. Lecimy z dzisiejszymi stanowiskami. Przejdźmy już do miejsca 5, które w dzisiejszym odcinku należy do Krzysia Kadza, który ma 16 lat i kompletuje swoje stanowisko od około roku. I naprawdę ciekawie to od pierwszego wejrzenia wygląda, ponieważ mamy tutaj OK komputer, to znaczy nie jest to jakaś bestia, ale do tego zaraz przejdziemy. I naprawdę fajny zestaw peryferiów, który myślę, że w całości będę mógł spropsować. Także przejdźmy może do tych peryferiów. Po pierwsze mamy tutaj mody Coma, Volcano, LAN Party, RGB. Jeżeli chodzi o klawiaturę, ja bardzo lubię ten model. W tym przypadku jest to model na przełącznikach Autemu Blue, które charakteryzują się tym, że są dosyć głośne. Generalnie wszystkich przełączników Blue nie polecam, jeżeli na przykład macie rodziców za ścianą i nie chcecie ich budzić po nocach nawalaniem w klawiaturę, na przykład podczas grania w LoLa. Natomiast podczas grania w LoLa generalnie łatwo obudzić rodziców, na przykład jak walniecie w biurko z całej siły. Ale w innych przypadkach są naprawdę fajne i bardzo fajnie się na nich pisze teksty, na co też ja zwracam uwagę. Kolejna sprawa, myszka C-Series Rival Trójka. Bardzo popularny model, chyba w dzisiejszym odcinku on się 3 albo 4 razy będzie pojawiał. No i nie dziwię się też, że jest tak popularna, ponieważ łączy w miarę umiarkowaną cenę, to znaczy nie jest ona jakoś tam niesamowicie jak wywindowana, z fajnym designem, naprawdę podświetleniem LED-ami oraz oczywiście ekosystemem C-Series, który dla niektórych może być ważny. Tutaj akurat kolega go nie używa, natomiast rozumiem, że może być to jakiś prospekt na przyszłość. No i ostatnia taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o peryferia, którą również, no, wiecie bardzo dobrze, że ja zawsze propsuję, jak ją widzę, czyli słuchawki SPC Vero Plus, które ja już testowałem na tym kanale, bardzo serdecznie odsyłam do tego filmu, jeżeli go, drogi widzu, nie widziałeś, bo jest naprawdę fajny. A tak w wielkim skrócie, są to dla mnie jedne z lepszych słuchawek do 200 zł, które można kupić, jeżeli się myśli o słuchawkach bardziej do grania niż o takich, które mają jak najlepiej odzorować dźwięk. Także tutaj również plusik i ostatnie peryferium, które tutaj poruszymy, a w zasadzie dwa peryferia, czyli dwa monitory. Jako główny mamy tutaj MSI Optixa G24C4, 24 cale, 1080p i 144 Hz odświeżania, czyli bardzo ok specyfikacja. Jest to dodatkowy monitor zakrzywiony i tutaj warto zauważyć, że mamy dobry stosunek rozdzielczości do przekątnej ekranu, dzięki czemu piksele nie są zbyt duże, a my nie musimy, żeby fajnie to wszystko wyglądało, siedzieć w takiej odległości od monitora, bo to by było dosyć niewygodne, chyba sami przyznacie. Także jako główny monitor ok, no i po boku mamy Acera Nitro VG240YBMIX. Bardzo popularny i bardzo dobrze oceniany model, no jeżeli chodzi o dobór peryferiów, to naprawdę nie mogłem lepiej trafić z tym stanowiskiem. Jak zaraz się przekonacie, komputerem jest troszeczkę gorzej, ale też nie będę hejtował na miejscu 5 jakoś bardzo za komputer, szczególnie, że kolega naprawdę widać, że się stara, co jest dla mnie bardzo dużą zaletą. Jeszcze ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o peryferia, podkładka pod mysz i klawiaturę w zasadzie na całe biurko, bardzo ładnie wygląda, chociaż powiem szczerze, że nijak koreluje się na przykład do tapety tutaj, co mnie troszeczkę zbija z tropu, jeżeli chodzi o wygląd. No i właśnie, zanim przejdziemy do komputera, przejdźmy do wyglądu tego stanowiska, który również jest, no, bardzo ważną cechą, chyba musicie przyznać. Mamy tutaj z ciekawszych akcesoriów zegarek ścienny. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Z takim cyfrowym 7-panelowym designem, który jest bardzo popularny, jeżeli ktoś jest takim troszkę oldschoolowcem, można powiedzieć, który do mnie osobiście bardzo ładnie przemawia. Brakuje mi tutaj na pewno jakiejś maskownicy do kabla od tego zegarka. Mogłaby być ona czarna, mogłaby być ona w takim beżu, w jakim jest ściana. No zdecydowanie lepiej by to wyglądało. On tak teraz dynda w głupi sposób, że nijak się to dobrze nie prezentuje, ale okej, to jest szczegół. Z innych rzeczy nie podoba mi się to, że monitory nie są wyrównane, jeżeli chodzi o wysokość. Nie wiem, czy po prostu nie dało się tego zrobić, czy kolega chciał lepiej pokazać komputer. Natomiast na co dzień mi po prostu się podoba widok 3 monitorów idealnie ułożonych obok siebie, zmienia człowieka. Ile ja razy słyszałem w życiu ten tekst? Musicie wiedzieć, to taki mój tribut dla ziemniaka. Jak ja zaczynałem na YouTubie, to był 2016 rok, to bardzo dużo się inspirowałem ziemniakiem, oglądałem ziemniaka i ten film był chyba jeden z pierwszych, który od niego obejrzałem i teraz chyba jest jeden z najpopularniejszych, także wielkie pozdro tutaj, salut i przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie do komputera, moi drodzy, na tym stanowisku, który nie jest może jakiś wysokich lotów, ale jak mówiłem, na miejscu 5 nie możemy się nie wiadomo czego spodziewać. Mamy tutaj GTX 1060 i 5 10400F, Silent UPC Spartana 4 oraz płytę główną Gigabyte H510M S2H V2.
V2. Fajnie się to prezentuje w obudowie Signum SG1X TG, która jest stosowana nawet w znacznie droższych konfiguracjach, bo na przykład na stronie artrel.pl, która jest partnerem tego kanału i bardzo fajnym, zaufanym dla mnie konfiguratorem komputerów, jest to jedna z bardziej high-endowych obudów, jakie możecie tam wybrać. I na przykład testowałem komputer za 9000 zł właśnie zamknięty w tej obudowie, także jak widać wcale ona nie jest do takich tanich zestawów przeznaczona. Myślę, że fajnie, że komputer znalazł się tutaj na biurku, jeżeli kolega ma wystarczająco miejsca za monitorem, to jest to jak najbardziej super rozwiązanie i tak myślę, że na tym stanowisku za dużo mi nie brakuje, oprócz tego, że design mógłby być troszkę bardziej spójny, bo tapeta na monitorze jest taka bardzo ostra, taka bardzo kolorowa, no widzicie to chyba, natomiast podkładka pod myszkę i ogólnie cały pokój jest pokryty w beżu, więc ja bym tutaj wziął jakąś troszkę bardziej stonowaną tapetę i naprawdę myślę, żeby to nabrało rumieńców i łapałoby się pod taki lekki minimalizm. Tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to stanowisko i przechodzimy sobie, moi drodzy, do miejsca czwartego, które jest już zdecydowanie bardziej przeznaczonym pod robienie YouTube'a bądź jakichkolwiek innych mediów i nagrywanie głosu stanowiskiem, ponieważ mamy tutaj pianki akustyczne na całej ścianie za monitorami i ogólnie jest to bardzo ładny setup, co trzeba od razu tutaj przyznać i kolega naprawdę, jeżeli chodzi o design, się tutaj bardzo mocno postarał. 15-letni Marcel Steiner prezentuje nam swój setup z dwoma monitorami oraz całkiem ciekawym zestawem peryferiów, bardzo podobnym zresztą do peryferiów z poprzedniego miejsca. Jeżeli chodzi o design, tylko to powiem, że gdyby nie to, że w tym odcinku są po prostu bardzo mocne stanowiska i ciężko było to jakoś uszeregować, to stanowisko poszłoby na pewno wyżej, także ja na miejscu Marcela bym to pojmował jako taką bardzo mocną czwórkę, wręcz taką zakrawającą o trójkę, dwójkę w innych odcinkach. Po prostu nazbierało się tego trochę, ja mam zaległości z 3 miesięcy tak naprawdę z oceniania waszych setupów, także będzie trzeba trochę przyspieszyć z tą serią, ale to dobrze i dla mnie i dla was, bo będziecie mieli więcej odcinków na kanale. Tymczasem przechodząc do tego stanowiska, mamy tutaj tak. Modicoma Vulkana Lamparty RGB, jeżeli chodzi o klawiaturę, o niej już się wypowiadałem, tym razem jednak na brown switchach, których ja szczerze nie lubię, ale okej. Potem mamy SPC Viro Plusy, jeżeli chodzi o słuchawki, tutaj również już się o nich wypowiadałem, natomiast kolega pisze, że zmienia je na Logitech Lightspeed G733. Jest to jakiś wybór, natomiast nie wiem, czy odczuje on aż tak dużą różnicę, pomimo tego, że jest to bardzo polecany model. Potem mamy Gloriusa Model O Wireless, jeżeli chodzi o mychę, SPC SM900 w kwestii mikrofonu, bardzo dobry wybór w tej cenie, oraz podkładka Modecom Volcano Erebus Black. Do tego mamy komputer z, uwaga, GTX-em 1050 Ti Gaming X i sprayem na biało. Nie mam pojęcia, dlaczego 15-latek miałby się wyrażać takim słownictwem, ale proszę szanować tutaj swój język i nie kalać go takimi słowami, szczególnie jeżeli to nie jest jakoś umotywowane, chociaż ja też święty nie jestem, przyznaję się bez bicia, ale na odcinkach staram się jakoś nie sypać mięsem, bo to jest niepotrzebne i po prostu dbajmy o słownictwo. Wypomnijcie mi to kiedyś. Potem następnie mamy procka Ryzena 5 2600, taktowanego 4,1 GHz, na płycie głównej Aorus B450 Elite oraz 16 GB pamięci operacyjnej HyperX, taktowanej 2666 MHz. Do tego SSD Gudrama 256 GB oraz SPC Navis 240 RGB, jeżeli chodzi o chłodzenie. Bardzo okej komputer, chociaż karta graficzna i procek nie są jakieś mocne, to jednak całkiem ciekawie to wygląda, tylko nie wiem, dlaczego ta karta jest pomalowana sprayem. Ja bym szczerze mówiąc bał się coś takiego wykonywać, chociaż wiem oczywiście, że można to zrobić bezpiecznie, to jednak no sami dobrze wiecie, że dużo rzeczy może się podczas takiego moda zepsuć. Natomiast cała budowa prezentuje się, jak mówiłem, bardzo ładnie i fajnie, że jest synchronizowana, jeżeli chodzi o podświetlenie z całą resztą setupu. Ogólnie tutaj kwestia designu i podejścia do tego, jak to stanowisko ma być złożone, jest od pierwszego wejrzenia bardzo dobrze rozwiązana, ponieważ nie widzimy tutaj praktycznie ani jednego wolno latającego kabelka, które by brzydko wyglądał. Mamy pianki akustyczne, które zawsze są na plus, jeżeli chodzi o design, no nie powiecie mi, że nie. Oraz oczywiście, jeżeli chodzi o akustykę, ponieważ nie odbija nam się tutaj dźwięk. Oraz fajny zestaw peryferiów, które myślę, że każdemu powinny wystarczyć. Jeżeli chodzi o monitory, to ja nie przeczytam wam tej nazwy. Mamy tutaj 24-calowego Samsunga z 20-znakową nazwą. Dość, Samsung, proszę krótsze nazwy. Oraz po drugie, te nazwy już przeczytam, HP L2245WG. Okej, jest to rozwiązane, jeżeli chodzi o podwieszenie, ponieważ te dwa monitorki bardzo ładnie ze sobą korespondują, są na tej samej wysokości, mają tę samą tapetę, nie wiem czy animowaną czy nie, natomiast wygląda to naprawdę obiecująco i tutaj trzeba przyznać dużego propsa. Tak samo myślę jak za całe to stanowisko, no jak mówiłem, jest to bardzo mocna czwórka i Marcel tylko tak naprawdę przez niefarcie nie dostał na wyższe miejsce, natomiast to zostanie w mojej głowie i kiedyś, jeżeli wpadnie jeszcze upgrade tego stanowiska, to na pewno będę o tym pamiętał. Tymczasem, moi drodzy, nie można zapominać też o innych miejscach, między innymi o miejscu 3 dzisiejszego odcinka, które tutaj również, jeżeli chodzi o wygląd, myślę, że jest bardzo, ale to bardzo niczego sobie. Jest to stanowisko Marcela Sforowskiego, opublikowane równo 24 grudnia 2021 roku i tutaj taka ciekawostka, to jest najbardziej popularny dzień do publikowania waszych stanowisk w całym roku. Najwięcej postów się wtedy pojawia, być może dlatego, że ktoś dostaje jakieś prezenty na święta, ale ja tutaj, widzowie, nie spekuluję, żadnych takich teorii spiskowych nie wysnuwam, powiedzmy, że po prostu to był przypadek. No i moi kochani, co my tu mamy? Po pierwsze mamy jeden monitor, ale jaki monitor? Mamy 29-calowego Dela 2913WM, jest to ultrapanoramiczny monitor 1440p, także naprawdę koks. Potem Tor 200, jeżeli chodzi o klawiaturę od Genesisa, dupę nie urywa, ale okej. Potem myszka SteelSeries Rival 600, podkładka QCK XXXL, która wypełnia całe biurko i bardzo ładną poświatę nam tutaj tworzy takie podświetlenie dookoła setupu. Oraz oczywiście nie mógłbym pominąć PlayStation 4 wraz z DualShockiem 4, które również się tutaj znalazły. No i moi drodzy, na tym biurku
jeżeli chodzi o rzeczy, które składają się na wygląd tego setupu, na pewno bardzo dużo robi podświetlenie. Szczególnie, że nie ma tu jakoś dużo tych pasków LED-owych, bo jest w zasadzie tylko podkładka i peryferia i komputer, a jednak robi to wrażenie na tyle duże, że wrzuciłem to stanowisko trochę wbrew zasadom do odcinka, mimo tego, że nie ma żadnego zdjęcia zrobionego za dnia. Jest to coś, za co zazwyczaj po prostu stanowiska dostają cancela i po prostu nie idą do odcinka, piszemy w komentarzu, żeby to zmienić, bo i ja, i adminomoderacja, i Splash montażysta chcemy, żeby stanowiska po prostu były jak najlepiej widoczne dla was, dla widzów, bo to nie jest po prostu ciekawe, jak wszystko widzimy w półmroku. Może to jest trochę straszne, może lepiej to wszystko wygląda dla was, bo jest mniej brudu widoczne, ale my chcemy, wiecie, żeby wszystko było w świetle reflektora. Także tutaj mały wyjątek od tej reguły, ponieważ jest to naprawdę ładne stanowisko i jedyne, czego mogę się tutaj dopatrzyć i czego nie polecam, jeżeli macie zamiar wrzucać swoje setupy, bo was wyśmieją w komentarzach, znak aktywacji Windowsa. Można naprawdę tanio w internecie kupić klucz, już dobrze wiecie z moich poprzednich odcinków na jakich stronach, także polecam się szarpnąć na te kilkadziesiąt złotych na licencję na Windowsa, 10 bądź 11. Tymczasem wracając do tego podświetlenia, bardzo dużą rolę odgrywa w nim komputer. I to nie byle jaki komputer, bo z i5-10400F oraz 1660 Super, która by so far jest najlepszą kartą, jaką widzę w tym odcinku. Do tego mamy 16 GB RAMu HyperX Predator taktowanego ledwo 3000 MHz. Tutaj ok, ale mogłoby być więcej. No i to na płycie głównej MSI MPG Z390 Gaming Edge. Procesor mamy chłodzony na Navisen 240 od Scientium PC, czyli naprawdę fajnym chłodzeniem wodnym, które w swojej cenie myślę, że jest jednym z lepszych. No i do tego mamy naprawdę fajny zestaw dysków SSD oraz wszystko zamknięte w obudowie Gladius GD6TG ARGB od Scientium PC. Bardzo również fajny i udany model, ja jestem wielkim fanem tej obudowy i tutaj mamy naprawdę sporo fajnych feature'ów, m.in. to bardzo ładne podświetlenie, które widać od pierwszego rzutu oka. Polecałbym sobie tylko, jeżeli ten komputer ma być na biurko, wymienić tylny wentylator, ten, który wywala powietrze z tyłu obudowy, na jakiś LED-owy, ponieważ znacznie lepiej to wygląda, no i po prostu jest to warte upgrade'u, ale to tyle, jeżeli chodzi o moje jakieś tam uwagi, cała reszta jest naprawdę na medal. Także dla Marcela miejsce trzecie, a my przechodzimy sobie, moi drodzy, do miejsca drugiego z dwoma monitorami i to uwaga, jak ułożonymi. Kamil Bieńkowski prezentuje nam to stanowisko, jest to najnowsza jego iteracja, także już wcześniej wrzucał jakieś tam upgrade. No i moi drodzy, 254 reakcje zrobił ten post, także już zasługuje na hashtag topka na naszej grupie. No i co my tutaj dokładnie mamy? Po pierwsze, może tym razem zaczniemy od komputera, bo te monitory są znacznie ciekawsze, do nich sobie przejdziemy później, ale to nie jest też jedyna ciekawa rzecz, jeżeli chodzi tutaj o peryferia. Natomiast komputer. Mamy tutaj 1070 Gaming, oczywiście od MSI-a, następnie 16 GB RAMu 3000 MHz od G-Skilla i i3 10100F na gigabajcie B560M. Czy jest to jakaś niesamowicie jaka wombo jumbo specyfikacja? Nie. Aczkolwiek myślę, że wcale nie musi taki być, ponieważ to stanowisko raczej jest bardziej skupione nie pod gry, a pod inne rzeczy. Między innymi myślę na pewno słuchanie muzyki, patrząc na system audio tutaj, myślę, że od niego zaczniemy. Mam tutaj głośniki Fenda R40BT ze wzmacniaczem FX Audio DAC X3 Pro. Bardzo dobry wzmacniacz, w tej cenie myślę, że jeden z lepszych. Oraz do tego z troszkę mniej audiofilskiego sprzętu SPC SM950, jeżeli chodzi o mikrofon. Oczywiście tutaj nie obrażam tego mikrofonu, natomiast on jest bardziej przeznaczony dla streamerów i gamerów niż osób produkujących muzykę. Między innymi dlatego, że nie ma odsłuchu bezpośredniego i nie jest na XLR. Oczywiście myślę, że powinien wystarczyć koledze. No i do tego HyperX Cloudy 2, jeżeli chodzi o słuchawercy. Również bardzo fajny wybór, bardziej pod granie, aniżeli pod jakąś muzykę bądź coś takiego. Najciekawszą rzeczą myślę na tym stanowisku, poza tymi dwoma monitorami umieszczonymi nad sobą, co jest dosyć nietypową konfiguracją, jest klawiatura LK67 na Gateronach Yellow Milk Top, która myślę, że naprawdę ładnie wypełnia nam tutaj to biurko i fajnie koresponduje z całą stylistyką tego wszystkiego, między innymi z naprawdę bardzo ładną podkładką X-Ray Pad Aqua Control 2 Sakura Pink oraz z tapetą z dziewczynką z anime. No tutaj przy poprzednich stanowiskach coś tam mi się narzekało, że coś nie jest spójne stylistycznie, tutaj jak najbardziej jest. A jeżeli już jesteśmy przy tapecie, to znajduje się ona na dwóch monitorach. Po pierwsze Samsungu Odyssey G5 27 cali 144 Hz oraz po drugie na 23-calowym LG-ku, który znajduje się podwieszony na górze. I szkoda, że one nie są podwieszone na jednym ramieniu, bo widzę tutaj od razu, że są one dwa. Natomiast nie jest to jakaś duża wada. Większą wadą wydaje mi się to, że dolny monitor jest naprawdę bardzo nisko położony, przez co patrząc na niego musimy się pochylać, co nie jest najbardziej komfortową dla naszego kręgosłupa pozycją. I myślę, że w dłuższej perspektywie czasowej warto o tym pomyśleć. No i też jeszcze jedna ciekawostka. Mamy tutaj kolegę leworęcznego, ponieważ Razer Viper Ultimate, czyli jego myszka, jest trzymany w lewej ręce, a w prawej mamy klawiaturę. Ostatnia rzecz, na którą myślę warto zwrócić uwagę, lampka znajdująca się nad monitorem, która podświetla nam zawartość biurka i dzięki temu pozwala nam komfortowo pracować przy komputerze w nocy. To jest też bardzo ważne, szczególnie dla naszych oczu, bo mało się o tym mówi, ale ergonomia i to, żebyśmy nie dostali mocnej wady wzroku po kilku latach pracy, jest naprawdę ważne na stanowiskach, a bardzo mocno pomijane. Ja wam zrobię taki sneak peek generalnie, że piszę coś na wzór poradnika, jak zrobić najlepsze stanowisko, jak się tylko da, jako że wydaje mi się, że mogę coś o tym wiedzieć, patrząc na to, ile stanowisk w życiu oceniłem. Myślę, że to jest już czterocyfrowa liczba co najmniej, nie licząc w ogóle live streamów. Także zobaczymy, kiedy się to pojawi. Tak samo zrobię poradnik, ale już nie w formie tekstowej, tylko w formie wideo, jak synchronizować te LEDy. Wiem, że mnie o to prosiliście. Bardzo dużo dostaję o to próśb. Chociaż szczerze bym chętnie sprawdził, jakie jest zainteresowanie, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie taki poradnik. To jest takie lekkie żebranie, ale no...
muszę jakoś prosić łapki, nie? A to myślę, że jest fajny powód, żeby dać łapkę. Jeżeli chcecie poradnik, jak synchronizować wszystkie LEDy różnych marek w myszce, klawiaturze, komputerze, w paskach LEDowych pod biurkiem, no to byłoby fajne, nie? Niedługo coś takiego myślę, że możemy zrobić, jak pokażecie zainteresowanie. Tymczasem ja chcę wam pokazać moje zainteresowanie stanowiskiem z dzisiejszego miejsca pierwszego, które jest równie podobne co inne od miejsca drugiego i należy do Kuby Pyzla. Podobne po pierwsze dlatego, że zostało również opublikowane 24, a nie, przepraszam, to do miejsca trzeciego akurat jest podobne. Natomiast poza tym jest to tak, aktualizacja tego stanowiska, kolego dokupił sobie tutaj monitory studyjne, interfejs audio, do monitorów niedługo będą statywy, co jest bardzo dobrą rzeczą, bo monitorków się generalnie nie powinno kłaść w idealnych warunkach na biurku tak bezpośrednio, ze względu na wibracje, jakie one przynoszą. Zamiast statywów mogą być też takie po prostu piankowe podkładki, które można bardzo tanio kupić na przykład na Allegro, natomiast statywy również spoko. No i na pewno przejdziemy sobie do tych monitorków za chwilę, ale na początku takie podstawowe peryferia. C-Series Rival 3, ten sam co na dzisiejszym miejscu piątym, no jak mówiłem, bardzo popularna myszka, tak samo popularna podkładka AN Pro 2 z customowymi keycapami. No tutaj jest to naprawdę bardzo polecany nawet przeze mnie model, ja bardzo lubię tę klawiaturę i wielu youtuberów technologicznych jej używa, także myślę, że coś w tym jest. Poza tym podkładka pod to wszystko MPR 800S Firefly, HyperX-y Cloudy Fighty, jeżeli chodzi o słuchawki. Fighty nie jest aż tak popularny model, ale myślę, że również zasługują na trochę atencji. Troszkę mniej na atencję zasługuje Novox NC1, ponieważ jest to od kilku dobrych lat monitor przehypowany i za drogi. Można za tę cenę wyrwać coś lepszego, chociaż tutaj widzę, że Blue Yeti jest serwisowany i tu nie warto było tego dodawać, stary, szczerze, bo wydaje mi się, że Blue Yeti też jest przehypowanym już na ten moment mikrofonem, który jedzie bardziej na renomie, a nie na rzeczywiście jakości i stosunkowej jakości do ceny. Lecąc dalej, główny monitor 34-calowy, 144-hercowy Xiaomi Mi Curves, naprawdę bardzo polecany przeze mnie również model, który często ostatnio widuję i bardzo mnie to cieszy. Tak samo cieszy mnie to, że mamy tutaj kolejny setup z dwoma monitorami nad sobą umieszczonymi, z tym, że one tutaj są w poprawny sposób umieszczone, ponieważ główny monitor jest na wysokości oczu i nie trzeba się do niego schylać, co zdecydowanie warto odnotować. Kolejna lampka na górze monitora, tego górnego, którym swoją drogą jest MSI Optics G27C2 i kolejny naprawdę ładnie zrobione pianki akustyczne na tym stanowisku, które świetnie wyglądają i ładnie korespondują z podświetleniem, zrobione naprawdę niskim kosztem i niskim nakładem pracy, natomiast które moim zdaniem naprawdę nieziemsko wygląda. Są to dwie lampki nocne RGB z Allegro umieszczone na monitorkach studyjnych i tutaj od razu mówię, nie powinno się tak robić z tego samego powodu, dla którego nie powinno się ich kłaść na biurku, czyli wibracji, natomiast rozumiem, że kolega znajdzie dla nich kiedyś lepsze miejsce. Natomiast jeżeli już przy nich jesteśmy, to są to Presonusy Aries E3.5. Ja szczerze mówiąc nie znam tego modelu, natomiast Presonus jest naprawdę bardzo renomowaną firmą, jeżeli chodzi o świat audio, w którym troszeczkę mi się zdarzyło siedzieć. No, byłem realizatorem dźwięku na kilku wydarzeniach, byłem w szkolnym radio Węźle przez bardzo dużo czasu, no i się też interesuje sferą audio, co zresztą troszeczkę może być widać. Także na pewno myślę, że nie będą to złe monitory. Tak samo jak zły nie jest interfejs audio, który do odmiany kojarzę, Behringer UMC 202 HD. Behringer ma różne opinie w świecie audio, ale powiedzmy, że powinien być spoko. Na koniec mam jeszcze iPada, bardzo ładnie wyeksponowanego na biurku. Jest to iPad R4 z Apple Pencil drugiej generacji, także również całkiem ok. No i jak widzicie, jeżeli chodzi o design, picobello magnific stanowisko. Bardzo ładnie jest wszystko rozwiązane i widać, że kolega ma zmysł estetyczny, co jest ważną rzeczą, kiedy budujemy coś takiego. I dlatego, jeżeli nie wiemy sami, jak się za coś zabrać, to warto się poradzić kogoś, kto już ma zbudowane ładne stanowisko. Dlatego zachęcam was, żebyście się wymieniali na naszej grupie na Facebooku komentarzami, albo po prostu pisali do siebie nawzajem, bo budowanie takiej społeczności jest naprawdę moim zdaniem mega fajnym pomysłem. No i kończąc już to stanowisko, mamy jeszcze komputer z 1660 Ti Gaming X, jeżeli chodzi o kartę graficzną, Ryzenem 5 2600 oraz 16 GB RAM od Ballistixa 3200 MHz. Całość jest zamknięta w niestety nie wiadomo jakiej obudowie, no nie mam tutaj tego napisanego, może kolega się zapomniało, także polecam wam sprawdzić sobie przypięty post na grupie, gdyż tam macie cały poradnik, co musi się zawrzeć, żeby było w pełni opisane stanowisko, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o podzespoły, to jest naprawdę ok. Także tutaj daję ok, myślę, że spokojnie można przyznać miejsce pierwsze, ze względu na wygląd, ze względu może trochę mniej na specyfikację, ale jest to chyba top 2 komputer, jeżeli chodzi o specyfikację w dzisiejszym odcinku cały czas, no i myślę, że ze względu na pomyślunek i zmysł estetyczny, to zdecydowanie warto ten setup docenić. To tyle ode mnie w tym odcinku na dzisiaj, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie i przepraszam, jeżeli zamulałem albo jestem troszeczkę przemęczony, ale jak mówiłem, spałem 2 godziny, ja idę się tam teraz położyć, a potem lecę do Gdańska na koncert, także dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło, cześć!